mamy zaszczyt powitać Państwa na ceremonii zakończenia 4. edycji ogólnopolskiego konkursu fryzjerskiego o tytuł Króla Fryzjerów. Szanowni Państwo, niezmiernie cieszę się, że po tych czasach, w których rzadko mieliśmy okazję się spotkać, tym razem jesteśmy tutaj, cieszymy się, radujemy z tego powodu. Drodzy Państwo, jak zawsze przy każdym konkursie trudno, czy należy wspomnieć o tym, co najistotniejsze, czyli o tym, że wiele osób musiało popracować nad tym, żeby ten konkurs mógł się odbyć. I jest to taki punkt i moment, kiedy chciałbym właśnie z tego miejsca serdecznie za tę pracę podziękować. Tutaj w pierwszej kolejności te podziękowania, bo to nie praca tylko w dniu dzisiejszym, ale i przygotowania, i cała logistyka. To przede wszystkim nauczyciele w zawodzie fryzjer w naszej szkole i technik usług fryzjerskich również. Dzień dobry Państwu, nie będę przedłużała naszego spotkania, tej gali uroczystej. Natomiast w imieniu dolnośląskiego kuratora oświaty, ale jak również swoim, już w tej chwili chciałabym pogratulować wszystkim uczestnikom tego pięknego konkursu. No i oczywiście zwycięzcom, których niebawem poznamy. Tym bardziej jest to ten szczególny turniej, szczególny konkurs, ponieważ jest tak bardzo widowiskowy. Ja idąc tutaj do szkoły już widziałam niektórych przedstawicieli i z przyjemnością mogę powiedzieć, że wszystkich pozostałych, które tutaj widzę, również jak powiem, należy nagrodzić dużymi brawami, ponieważ rozumiem, że te dzieła sztuki, które powstały na głowach, były dziełem fryzjerów, adeptów sztuki fryzjerskiej, którzy uważam, że spisali się świetnie. Przy tej okazji również myślę, że należą się duże gratulacje i brawa również nauczycielom, ci, którzy stoją za tworzeniem tych dzieł, którzy nauczyli tych młodych ludzi tak pięknej sztuki. Także gratuluję wszystkim, którzy się do tego przyczynili i którzy rozwijają pasję, rozwijają zamiłowanie artyzmu, bo to już nie można mówić o sztuce rzemieślniczej, ale również o artyzmie, który tutaj widzimy. Także gratuluję wszystkim. Jest to bardzo piękny, widowiskowy konkurs. Myślę, że może się przerodzić kiedyś nawet jeszcze inną formę turnieju. Szczerze wszystkim gratuluję i życzę powodzenia na przyszłość. Dziękuję bardzo. Uczestniczyłam razem z Wami w Waszych zmaganiach. Bardzo piękna praca, bardzo energetyczna, wspaniałe efekty. Mam nadzieję, że tak jak Antoni Cierplikowski będziecie w przyszłości wizjonerami i ludźmi o wolnym duchu, którzy będą tworzyć nowe kreacje i zadziwiać swoich klientów. Dziękuję. Pierwsze miejsce zajął Patryk Dudek z branżowej szkoły pierwszego stopnia fryzjerskiego. Brawo! Gratulujemy bardzo. Mamy piękne fryzury, prawie historyczne, które rzeczywiście są odtworzeniami tego, co robił Antoni Cierplikowski, a część fryzur jest inspirowanych. Stąd stylizacja, która dostała wyróżnienie, jest stylizacją całkiem nie z czasów Antoniego Cierplikowskiego, ale zawiera wiele elementów, które również zawierały fryzury Antoniego Cierplikowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Alona Berezny, drugie miejsce. I pierwsze miejsce Patryk Dudek. Byłam na waszym miejscu i przeżywam teraz takie super emocje, które nie umiem określić słowami, więc po prostu będę się uśmiechać. Bardzo dziękuję za możliwość oceniania prac. Rozumiem, ile czasu tutaj spędziliście, ile pracy tutaj było włożone, bo i też podchodziłam do tego, jakbym sama byłam na tym konkursie, więc podchodziłam i oceniałam to z takiego z takiej strony fryzjerskiej. A teraz chciałabym wręczyć voucher szkoleniowy pani Agata Odwrot w salonie fryzjerskim Wolna Fryzjer Polski. Jest to...
życząc wspaniałej, dalej młodzieży sukcesów w nauce oraz wielkiej kariery zawodowej. Bo dla mnie wydawał się jeden z najbardziej kreatywnych. Jakoś ciągnęło mnie do tego i czułem, że to jest jedyny zawód, w którym stricte mógłbym się poczuć. No, no i się wykłóciłem z rodzicami o tą szkołę i jak widać się udało. I który to już rok? Teraz trzeci. I ale co dalej? Jeszcze 2 lata w tej samej szkole, żeby uzyskać tytuł technika. To taki trudny trochę zawód, bo klienci są bardzo wymagający, prawda? No klienci, no bywają różni i to dość bardzo. Co czujesz w ogóle dzisiaj po tym zwycięstwie tutaj, bo to jednak ważne zwycięstwo? Szczęście, ulgę i spełnienie w końcu. A marzenie? Mieć kilka swoich salonów i być rozpoznawalny. To ja ci tego życzę i dziękuję. Dziękuję bardzo. Patryk Dudek z tej strony. Z zespołu szkół branżowej pierwszego stopnia Da Vinci w Tychach.